Wybraliśmy się w góry, a miało być tak pięknie. Tymczasem spójrzcie sami. Mgła. I w dodatku deszcz padający. I bardzo zimno, około 10, a u góry nawet nieco mniej stopni, myślę, że około 8. Widoki spektakularne, przypominające mleko. No cóż, ale przecież i te widoki pokazują piękno stworzonego świata. Tutaj widzicie morskie oko, a tutaj już drogę w stronę szpiglasowej przełęczy. Niestety nie widać zbyt daleko, ale za to możemy zachwycać się tym, co mamy i naszą wspólną obecnością. To nie szkodzi, że jest trochę zimno, mokro, wilgotno, że droga prowadzi stromo pod górę. Wprawdzie widoki nie są zbyt rozległe, ale za to możemy większą uwagę skupić na tym, co widzimy tuż przed sobą. Pięknie ułożone kamienie, mieniące się na pajęczynach krople, niczym kryształki diamentów. Witam, witam. Jest kolejna relacja zawodników. Tu jest kolejny zawodnik. Spójrzcie, czyż nie piękne widoki za nami? Widzicie biel? No. To nie macie wcale gorzej niż my, bo my też. Widok na rysy. Tak, no tak, no głupoty. Nie ma co pokazywać. No w każdym razie są góry, są tego. Motylki nie latają przed nami, tam jak w tamtym roku coś pięknego było. No i tyle, no i generalnie pierwszy raz wyjąłem aparat, bo i tak się udało tutaj dopiero doczekać momentu, że przestał lać ulewny deszcz. No, także trochę tej ulewności wciągnęliśmy w siebie. O, i teraz też kropi. Już aparat jest mokry, ale chyba jeszcze nie jestem w krople. Chyba nie. Dobra, tam misiek biegł chyba, bo słyszałem szelest i to wtedy też myślałem. Nie, to woda. Woda tu. Aha, zawiało i z liści chlupło. Dobra, no nie ma co. Idziemy dalej. To startuj, Konrad. Ja tu jeszcze ponadgrywam trochę, jak pięknie idziemy. I co? No, miały być tam wysokogórskie plany, ale niestety im wyżej, tym gorzej i coraz większa mgła. No i dawać z siebie ostatnie poty tylko po to, żeby widzieć tą mgłę. Pewnie w zasięgu jeszcze tam z 10-15 metrów, no to troszkę słabo ogólnie. Zostawimy to na lepsze czasy. No jesteśmy w mgle. Morskie oko też było w mgle. Do tego stopnia, że prawie drugiego brzegu nie było widać, a to jeziorko, jak ktoś kojarzy, pewnie nie jest zbyt wielkie. A zatem, no, warunki zewnętrzne może nie są zbyt sprzyjające, ale w sercach mamy radość i chociaż nasze ubrania są dosyć ciężkie, to jednak nie jest to na tyle utrudniające, a nawet próbujemy się w tym dopatrzyć pewnego rodzaju plusów, mianowicie takich, że zawsze człowiek w górach się poci i tutaj mamy przynajmniej naturalne chłodzenie, co jest bardzo sprzyjające. Git? Działa. Jest git? Nie. Oj, nie wytłumaczę wam, co to znaczy git, ale coś w stylu, że gitara i super i jest okej. Okay. I dobrze, no. A to takie nasze hasło. Im bardziej beznadziejna sytuacja, to się pytamy, jest git? Jest git. Dobra, no. Krew się z butów leje? Tak. Jest git? Jest git. Nie, wtedy to by nie było. To żart. I do tego nie dojdzie. Chociaż w tamtym roku coś tam było z nogami. Nie tak. Jakiś epizodzik był, że trzeba było ratować. No, ale git. Jest git. No, to na razie. Następne ujęcie może z jakiegoś malowniczego zakątka. No właśnie, już Konrada plecy znacie doskonale, więc starczy tego ujęcia. I maszerujemy dalej. A tutaj te kropelki, o których wspominałem, jak piękne klejnoty. Ależ niespodzianka, udało nam się zobaczyć kozice. Mijani turyści powiedzieli, że koło 16 ma się rozpogodzić. A więc jest nadzieja.
Słuchajcie, jest tutaj fajny kawałek miejsca, gdzie jest jeszcze śnieg. Chciałem mieć zawsze zdjęcie na śniegu w tym, najlepiej w krótkich spodenkach, no ale już krótkich spodenek nie mam przy sobie, ale chociaż mam krótki rękawek, jest super ciepło, normalnie pewnie z 10 stopni. Pada deszcz, jest mgła, jest po prostu super, cool, ekstra, git i nie ma lipy. To nasze hasła. A tutaj się gramoli Adaś, bo też chciał mieć ujęcie na śniegu. Przyznacie, że w lipcu mieć zdjęcie na śniegu i to jeszcze tu taka chyba z 3-metrowa czapa, bo tam aż widać w dół, to jest nie lada rzadkość. Adaś, odwróć się, niech zobaczą twoją przednią stronę, że to ty jesteś, bo nikt nie uwierzy potem. Witamy, pozdrawiamy. Pięknie jest. Nie rozbalaj, bo normalnie zaraz lawina będzie. Mam śnieg. O, ma śnieg, dobra. Dobra, tak w ogóle to zeszliśmy ze szlaku, ale to nic nie szkodzi. Konrad mówi witam, witam, ale i tak go nie słychać, bo ja mam mikrofon, a kto ma mikrofon, ten ma władzę nad głosem. Dobra, teraz możesz przywitać, bo jestem blisko. Witam, witam! Dobra. Adaś, weź sobie śnieg na pamiątkę. Położysz sobie na półce. Położysz sobie na półce, będziesz trzymał cały rok. W lecie nie ma śniega, a to... No, ale jakbyś się na półce położył, rozumiesz, nie? Nie miałby. Nie ma. Dobra. Jednak wam powiem, że jest zimno bardzo. Zważywszy, że jestem mokry i to wcale nie od deszczu. Jeden się tu wybierał do Zakopca na skróty, widzę właśnie, prawie. ale sytuacja jest opanowana. Najlepsze jest to, że mamy tyle zapasów, że trzeba je opróżnić. Że trzeba je opróżnić, ale będziemy je opróżniać za godzinę. Za jakiś czas, jak tam będzie lepsza miejscowa jakaś. Ale tu było pięknie. Cieszę się z tego śniegu. Dobra, koniec gadania, bo kiedy ten film będzie trwał. No. Widnie się to. Witam was, witam. Kolejne piękne górskie ujęcie. Zobaczcie, tu tych kamcorów jest za mną. W dole przepaść i tak to wygląda. Schodzący z góry mówili, że koło 16 jest nadzieja, że się będzie przejaśniać, to znaczy rozwiewać ta mgła. Więc jest szansa, że zobaczymy jakiś widok nieco bardziej odległy niż ten, który tu nam pozwala zobaczyć, nawet może nie jest 50 metrów przed nami. Na szczęście przestał padać deszcz, co już jest dużą ulgą. No, ale jest zimno, chłodno, wilgotno. No, już aparat nie moknie, nie, moknie dalej. No, ale umożliwia to nagranie wam czegoś tutaj. O, właśnie mi tu zaklimkało, udało nam się przejść 12 km, ale jak wiecie, w górach to się liczy bardziej na godziny, a nie na... Zobaczcie, tu w dół skieruję aparat. Tu jakbym spadł, to bym leciał, dopóki bym się nie zatrzymał. I pewnie ktoś by znalazł kiedyś ten aparat i tą kartę może na Valora wstawił, bo byście nawet nie wiedzieli, jak fajnie se lecę. Co ja w ogóle głupoty opowiadam? Chłopaki gdzieś tam, mówię, prawie ich nie widać w przodzie. A ja korzystam z przywilejów mojego wieku i nie biegnę ich tempem, tylko swoim. No, pozdrawiam tych wszystkich, którzy się cieszą, że służę im za nogi. Małgosię pozdrawiam, chyba Małgosia mówiła, że jestem jej nogami w tych filmikach, bo nie może chodzić. Ojejku. No ja mogę, chociaż to już nie jest ta wydolność jak 30 lat temu. W końcu swoje lata człowiek ma. A przypominam, że już Abrahama, jak to mówią, oglądałem, bo jestem po 50. Tam był piękny moment z tym śniegiem. Cieszę się, że udało nam się takie urokliwe miejsce znaleźć i nagrać. No a tutaj idziemy sobie krok po kroku i po kamyczkach.
Pamiętam, jak w tamtym roku z Konradem szliśmy i te motyle, tak ciepło było. Motyl, który siadał przed nami i odlatywał, jakby nas prowadził i wskazywał drogę. Było naprawdę niesamowite. No, fajnie ktoś powiedział, schodzący z góry, że widoki spektakularne. No tak to wygląda niestety, jak teraz widać tutaj. A podejrzewam, że byłyby piękne, gdyby była większa przejrzystość powietrza. No ale jest jak jest i naprawdę można się tu i zachwycić. A tutaj na przykład podziwiałem kropelki deszczu na tych trawach. Nie wiem, czy to się tu ostrość zrobi jakaś, ale to wygląda jak małe brylanty. To jest niesamowite. Albo takie kwiatuszki, zobaczcie. Tutaj sobie kwiatuszek rośnie. Wielu ludzi nie potrafi dostrzegać takich małych znaków i cudów. Albo nawet ten mech na kamieniu, czy on nie jest piękny? Piękny. Sam sobie zadaję pytanie i sam odpowiedziałem. A tu jest znak, jakieś oznaczenie. Wiadomo, jak to wygląda w górach, że są te znaki. Widzę Konrada na horyzoncie. Nie wiem, czy go widzicie, bo jest ubrany na biało. Założył płaszcz przeciwdeszczowy, bo mu za zimno, chociaż deszcz nie pada, ale jednak mu trochę chłod, cieplej dzięki temu. Dobrze, że jeszcze wiatr nie wieje, mogło być gorzej. Cześć chłopaki, jest git? Krzyczą, że jest git. Hasło wyprawy, jest git. Mamy piosenkę, ale już pewnie ją znacie, być może wcześniej wam tam puścię. Dobra. Są tu ekipa, a ja korzystając z przywilejów wieku mojego, idę swoim tempem. Adaś oczywiście uzupełnia niedobór węglowodanów we krwi, bo tutaj się spalają w tempie, błyskawicznym. Ręce zamarznięte, ledwo mi się udało nagrywanie włączyć, ale jest git, tak? Ruszaj, bo ci stawy zamarzną. Dobra, tak tu wyglądamy my. Ludzi nie ma za dużo na szlaku. Przez pierwszy czas w ogóle nie udało nam się żadnego spotkać i już myślałem, że jesteśmy jedyni nienormalni, którzy na ten szlak weszli. Ale okazuje się, że takich śmiałków jest więcej. Właśnie tam dwie osoby z góry następne schodzą. Więc no tyle na razie tej relacji. Pozdrawiam. O, już tu napadało, widzę na obiektyw, bo aż w kropki jestem. To na razie, chłopcy, trzymajcie się. Do następnej relacji. Odpoczynek zasłużony, podniósł pełnym wrażeń, każdy z nas zadowolony.
Śpiewa.